Na pewno, no co, no, jeśli chodzi o dżentelmena, budzi na pewno skojarzenia kobiety wyważonej, kobiety pewnej siebie, kobiety, która zna swoją wartość i takiej, która sięga po to, co jej. Tego, żeby kobiety były bardziej solidarne, bo myślę, że takie tego typu tytuły dlatego się utrzymują, ponieważ są takie kobiety, które zdecydowały i chcą się trzymać razem. Myślę, że to wiele jest osób o tym dzisiaj wspominało właśnie, żeby się wspierać, żeby ta solidarność ciężko jest kobiet tym kobiet, była tak większa. Ostatnio ustawiłam się już tego posta, że oczywiście to nie były moje słowa, tylko czyjeś, że gdyby kobiety rządziły światem, to nie byłoby wojen, tylko grupa państw, które zazdrosnych państw, które nie rozmawiałyby ze sobą. Bardzo mnie to rozbawiło, ale coś w tym jest. Mój mąż, jak to przeczytał, mówi, no totalnie w ogóle tak by było. Natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie, że to tylko jest takie no dobrze, jak stereotypowe. Jak się można uzupełniać, prawda, że jest to zbędziemy się tej zazdrości. Tak, jak najbardziej. Myślę, że każda z nas może być dobra na jakimś tam polu i nie musimy się ciągle ścigać, nie musimy ciągle tego udowadniać. Każda może dać inną wartość. Dokładnie tak. I mam nadzieję, że tak będzie. I tego też życzymy wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Miło było poznać. Dziękuję.